Grupa mutantów, która nazywana jest Grupą z Piastowa. Zaraz po grupie Mokotowskiej wzbudza największy strach i traktuje się członków tej grupy jako bezwzględnych, narwanych i nie bojących się pociągnąć za spust. Co prawda na kanale omówiłem już akcję w Magdalence czy sylwetki Roberta Cieślaka pseudonim Cieluś czy Igora Pikusa, ale dzisiaj skupimy się na tym, jak narodziła się i upadła grupa mutantów. W okresie, gdy stołeczne uliczki były areną rządzenia dla grup takich jak Pruszków czy Wołomin, nieuchronnie królowały tam bojówki, które tworzyły swoiste oddziały dwudziestoparolatków. Ci młodzi i muskularni często stanowili w hierarchii warstwę bez wyraźnej pozycji czy znaczenia. Oni tworzyli tę nieco tajemniczą i nieco mroczną sferę, gdzie siła fizyczna i gotowość do brutalnych działań miały kluczowe znaczenie. Często były to ekipy, której członkowie byli gotowi pójść na skrajne środki, by utrzymać kontrolę i zdobyć szacunek w ulicznej rywalizacji. W przypadku konfliktów takowe bojówki były jak mobilna siła egzekucyjna, gotowa do natychmiastowego działania. Ich obecność sama w sobie była ostrzeżeniem dla potencjalnych przeciwników. Jednak równie istotną rolą było kreowanie wizerunku groźnych, nieprzewidywalnych jednostek, które zaledwie swoją obecnością mogły wprowadzić atmosferę niepokoju. W świecie przedsiębiorców czy innych jednostek społecznych taki gangster, mierzący 1,80 m z imponującymi barkami, otulony szeleszczącym dresem, był źródłem potencjalnego strachu, ale i respektu. Był idealnym straszakiem dla biednego przedsiębiorcy, który mógł być zaniepokojony konfrontacją z taką postacią, co często sprawiało, że takie bojówki pełniły również funkcję środków przymusu w relacjach społecznych i pseudobiznesowych dla grup przestępczych. Można wręcz powiedzieć, że był to taniec siły i wrażenia, w którym obrazowa potęga bojówek służyła nie tylko do zadawania ciosów, ale także do manipulacji psychologicznej w celu zdobycia przewagi na ulicy i poza nią. Historia grupy mutantów miała swój początek w grupie wołomińskiej. Byli młodzi i zajmowali się asekurowaniem Janusza K., znanego jako malarz. To właśnie w tej grupie, w cieniu ulicznej dynamiki, kształtowali swój charakter i zdobywali doświadczenie, które później miało wpłynąć na ich pozycję w hierarchii miejskiego panteonu. Robert Cieślak, znany jako Cieluś, z początku nie wyróżniał się i nie był postacią znaczącą. Jego życie kręciło się raczej wokół rozkminek, ochrony czy drobnych przewinień. Był to wtedy wątły, chudy chłopaczek o blond włosach, którego głównym zajęciem były zabawy, drobne kradzieże i poszukiwanie blichtru, zawsze ze świecącym kajdanem na szyi. Cieluś był wtedy w fazie kształtowania swojej tożsamości w świetle miejskiego życia. Jego działania skupiły się na obracaniu się w kręgu nielegalnych aktywności, ale był to czas, gdy jego obecność nie rzucała się jeszcze w oczy i nie lądowała na pierwszych stronach gazet. Jednak to grudzień 1997 roku stał się punktem zwrotnym dla grupy mutantów, gdy Janusz K., znany jako malarz, padł ofiarą zamachu z broni palnej. Śmierć tego przywódcy oznaczała nie tylko koniec pewnej ery, ale także pozostawiła jego bojówkę bez herszta, przez co stała się bezkierunkowa i podzielona w obliczu nagłej próżni władzy. Był to idealny moment dla nich, aby odejść od więzi z Wołominem i założyć swoją własną, niezależną grupę. Jednak przyszli mutanci postanowili podjąć grę na ostro, pozbawioną wszelkich zasad, nie wzbraniając się przed najbardziej okrutnymi czynami. Popadli w konflikt z grupą bryndziaków, a grupa mutantów nawiązała z nimi serię scysji i animozji. Bryndziaki byli ważną grupą, która sympatyzowała ze stroną pruszkowską. Mutanci postawili się bryndziakom. Pokazywało to ich zdolność do ryzyka i braku strachu przed silniejszymi przeciwnikami. Jednakże w brutalny sposób mutanci przegrali ten konflikt. Grupa bryndziaka użyła ostrych narzędzi i jednocześnie przekazała im wyraźne ostrzeżenie, że mutanci są na razie dla nich za krótcy.
W wyniku tej klęski krążyły plotki, że to właśnie mutanci w akcie odwetu porwali Jacka M., znanego jako Matyś, który do dziś nie został odnaleziony. Ta sytuacja była domniemanym aktem zemsty, która tylko pogłębiła atmosferę niepewności i brutalności w środowisku przestępczym. Jeśli jesteście ciekawi historii związanej z Matysiem, zapraszam na film, który znajdziecie na kanale. Grupa mutantów w pewnym okresie skupiła się na przeprowadzaniu napadów na kantory i sklepy, szczególnie te, które miały w posiadaniu cenne przedmioty. Jednym z najbardziej niebezpiecznych członków tej grupy był Igor Pikus, były żołnierz specnazu. 24 listopada 1999 roku na ulicy Puławskiej w Warszawie na zlecenie byłej pracownicy kantoru Pikus dokonał zimnokrwistego zabójstwa właściciela kantoru, przy czym okradł placówkę na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rok po zajściu w kantorze grupa mutantów postanowiła wziąć za cel Andrzeja C., pseudonim Kikir, szefa grupy Zmarek. Doszło do strzelaniny, kiedy mutanci zaatakowali pojazd, w którym znajdował się Kikir wraz z żoną. Warto zaznaczyć, że w momencie ataku był na przepustce z więzienia, co sprawiło, że mutanci zdecydowali się wykorzystać tę okoliczność. Atak na Kikira stał się kolejnym krwawym rozdziałem w historii mutantów, którzy byli zdeterminowani, aby ugruntować swoją dominację kosztem bezpieczeństwa. Było to dość głośne wydarzenie, które później urosło nawet do rangi skandalu. Po zamachu Andrzej C., pseudonim Kikir, trafił do szpitala na ulicy Saszerów, gdzie przeszedł operację wyciągnięcia kuli z ciała i musiał poddać się rekonwalescencji. Jednak dramatyczna sytuacja nabierała nowego, mrocznego obrotu, gdy do szpitala, przebrany za kapelana, wtargnął jeden z członków grupy mutantów. Niektóre plotki mówią, że mógł to być Robert Cieślak, pseudonim Cieluś, lub Albert P., pseudonim Alik, a celem było dokończenie dzieła i zastrzelenie Kikira. Kikir został zastrzelony w sali szpitalnej. I to niebezpieczne przedsięwzięcie pokazuje, jak daleko grupa mutantów była gotowa się posunąć, by zniszczyć swoich przeciwników. A atak w samym szpitalu, czyli miejscu, które miało być uważane za święte i bezpieczne, ilustruje bezkompromisową brutalność tej grupy przestępczej. Społeczeństwo zaczęło zastanawiać się, jak to możliwe, że w miejscu takim jak szpital, placówce opieki zdrowotnej, gdzie leżą ludzie w różnym stopniu bezbronności i choroby, grupy przestępcze mogą bezkarnie rozwiązywać swoje konflikty. Ostatecznie sprawa Kikira zakończyła się uniewinnieniem oskarżonych i nikt za nią nie odpowiedział. W miarę jak grupa mutantów rosła w siłę, znajdując się w konflikcie z prawie każdą grupą przestępczą, a nawet z grupą mokotowską doszło do zatargów, to grupa mutantów stawała się jeszcze bardziej bezwzględna. Rozpoczęli intensywne uzbrajanie się, a Robert Cieślak na co dzień miał nosić nawet kamizelkę kuloodporną, poszukując wiedzy o militariach. Zbrojenie się i takie poszerzanie umiejętności stały się integralną częścią strategii grupy mutantów. To nie tylko podniosło ich status jako groźnej grupy przestępczej, ale także zdeterminowało ich do podjęcia działań wobec każdego, kto stanął na ich drodze. Grupa mutantów chciała i stała się obiektem lęku w środowisku przestępczym. Ich eskalacja w działaniach i bezwzględność w konfrontacjach były sygnałami, że zaczęli traktować swoją przestępczą działalność nie tylko jako sposób życia, ale także jako formę wojny o dominację na ulicach Warszawy. Na domiar złego do grupy mutantów dołączył Krzysztof M., pseudonim Fragles, który wcześniej był policyjnym antyterrorystą. Pozyskanie Fraglesa dawało grupie mutantów przewagę, umożliwiając im wyprzedzanie ruchów i działań policyjnych. Jednak o grupie mutantów usłyszała cała Polska 23 marca 2002 roku, dzięki wydarzeniu, które miało miejsce w podwarszawskich Parolach. Szczegóły tego incydentu, który przyciągnął uwagę ogólnokrajową, stanowiły kolejny, dramatyczny rozdział w historii tej grupy przestępczej.
Grupa mutantów przejęła tira, który po brzegi był wypełniony cennym sprzętem RTV i AGD. Dramat rozpoczął się, gdy policja odkryła ciężarówkę i na miejscu zdarzenia skierowano kryminalnych pod dowództwem podkomisarza Żaka. Przez kilka godzin policjanci przeprowadzali szczegółowe spisy zabezpieczonego sprzętu. Jednak nagle spokój przerwał szum zbliżających się silników. Kilka samochodów zatrzymało się przed posesją, a uzbrojeni po zęby mężczyźni wysiedli z pojazdów. Szybko otworzyli ogień do nieumundurowanych policjantów, nie reagując na próby przekonania, że strzelają do funkcjonariuszy. Mieli nawet krzyknąć, że oni też są z policji. Walka była niezwykle nierówna. Przestępcy dysponowali nowoczesną bronią automatyczną, podczas gdy funkcjonariusze byli uzbrojeni jedynie w przestarzałe pistolety P64 i P83. W tej konfrontacji policjanci nie mieli szans. Strzały i krzyki wypełniły powietrze, a posesja w Parolach stała się areną zaciętej strzelaniny. W trakcie tej sytuacji policjanci stanęli do obrony. Odpowiadali ogniem na atak uzbrojonych bandytów. W wyniku wymiany ognia dwóch przestępców zostało rannych, lecz bolesnym kosztem było również życie naczelnika mundurowych, czyli Mirosława Żaka. Śmierć Mirosława Żaka przyniosła za sobą poważne działania ze strony policji. Można powiedzieć, że było to już sprawą honoru, a sprawa stała się priorytetem. Działania wymierzone w grupę mutantów nabrały intensywnego tempa. Ich członków zaczęto wyłapywać jak po sznurku. Służby zaczęły działać, prowadzić śledztwa i operacje, mające na celu zlikwidowanie wpływu oraz działalności grupy mutantów. Jednak do dość kuriozalnej sytuacji doszło w Grodzisku, kiedy Mirosław Szy, pseudonim Szuras, wpadł podczas napadu na panią listonosz. Staranował ją fiatem i ukradł torbę, w której wtedy listonosze często przynosili wypłaty, emerytury lub renty. Jednak w tym niefortunnym przypadku Szuras najechał samochodem na coś, co przedziurawiło mu oponę. Dorwało go dwóch strażaków, postanowili zaciągnąć Szurasa do remizy i przeprowadzić przesłuchanie, używając do tego gaśnicy, którą go obkładali. W wyniku tych działań Szuras zaczął wręcz błagać, aby przestali i wezwali policję. Kolejna sytuacja miała miejsce 21 stycznia 2003 roku, kilka minut po godzinie 16. Piotr R., pseudonim Gruby, i Fragles jechali Toyotą Celicą. Jednak na skrzyżowaniu ulic Rosoła i Ciszewskiego ich drogę zablokował biały Fiat z policyjnym kogutem na dachu. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, przeradzając się w chaotyczną strzelaninę. Incydent zakończył się tragicznie dla Grubego, który zginął na miejscu, a Krzysztof M., pseudonim Fragles, również odniósł ciężkie rany i w wyniku tej strzelaniny zmarł na stole operacyjnym. Jednak do najgłośniejszej sytuacji doszło w nocy z 5 na 6 marca pod warszawskiej Magdalence, gdzie namierzono, że tam ukrywali się Igor Pikus i Robert Cieślak. Odcinek o tej sytuacji, gdzie udałem się na miejsce tego zdarzenia, znajdziecie na kanale i tam zapoznacie się z pełną historią. Jednak na wolności pozostawał jeden członek grupy mutantów, którego uważano za zabójcę Mirosława Żaka. Poszukiwanym był Juri. Dopiero w lutym 2004 roku udało się schwytać Jurija. Okazało się, że ukrywał się w niewielkim mieszkaniu na pierwszym piętrze bloku przy ulicy Północnej w Mszczonowie. Miał mieszkać tam od kilku miesięcy. Wychodził tylko na szybkie zakupy. W środku mieszkania najgroźniejszego polskiego bandyty policjanci znaleźli jedynie brudną bieliznę, pustą lodówkę i kilkadziesiąt sztuk amunicji. Mieszkańcy budynku byli równie zaskoczeni nocną akcją jak sam ukrywający się bandzior. Właściciele mieszkania, w którym Juri się ukrywał, stwierdzili, że nie wiedzieli, kim jest ich najemca, co dodatkowo podkreślało tajemniczy charakter tej sytuacji. W 2013 roku Jerzy B., czyli wspomniany przeze mnie Juri, został uniewinniony od zarzutu zabójstwa policjanta w Parolach. Pomimo tego uniewinnienia,
Jurija skazano na 15 lat pozbawienia wolności z powodu jego udziału w serii napadów. Sprawa ta rzuca światło na złożoność i niejednoznaczność sądowych decyzji w kontekście działalności przestępczej. Mimo uniewinnienia w jednej kwestii, Jurij nie uniknął surowego wyroku więzienia z powodu innych przestępstw. To kolejny przykład na to, jak skomplikowane mogą być losy kryminalistów i jak różnorodne są wyroki sądowe, uwzględniając ich aspekty działalności przestępczej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co obejrzelibyście jako następny. Zapraszam Was do dania łapki w górę, subskrypcji oraz dołączania do mojej grupy Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku. A my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.